Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Opolu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Prokuraturą Okręgową w Opolu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem ludzi. Jak informuje Śląski Oddział Straży Granicznej, na trop zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie naszego kraju, zajmującej się przemytem ludzi przez teren Polski, funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Opolu wpadli na początku 2023 roku. Straż Graniczna wspólnie z policją zatrzymała w Opolu trzech obywateli Ukrainy podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem ludzi z Białorusi do krajów Europy Zachodniej. Zebrany obszerny materiał dowodowy pozwolił przedstawić zatrzymanym mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Na granicy z Białorusią odbierano ludzi, a następnie przy wykorzystaniu różnych pojazdów dokonywano ich transportu do Niemiec. To w większości obywatele państw z Azji i Bliskiego Wschodu. Dodatkowo kilka dni temu funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki Straży Granicznej w Opolu wspólnie z policjantami zatrzymali następnego członka tej grupy, również był to obywatel Ukrainy. Trwają dalsze czynności w sprawie. Każdy cudzoziemiec za taką usługę musiał zapłacić kwotę około 4000 zł. Przestępcy ogłaszali swoje usługi oraz kontaktowali się podczas przemytu za pośrednictwem komunikatorów internetowych.